coraz bardziej łakomie żeśmy zaczęli patrzeć w kierunku konstrukcji zachodnich. Jedną z pierwszych konstrukcji zachodnich, która wpadła w moje ręce, był ten cudowny aparat Nikon FM. Jak oglądacie filmy fabularne i pojawia się jakiś fotoreporter w latach 70., to na pewno ma ten aparat przy sobie. Ten lub podobny egzemplarz. Może mieć tam FM2, może mieć inne konstrukcje. Tenże aparat miał rewelacyjne czasy naświetlań. Od 1/1000 do 1 sekundy i czas B. Obiektyw to był słynny obiektyw Nikormat o świetle 1,8. Oczywiście ogniskowej 50 mm. Jest to aparat, który ustawiało się ręcznie. Nie spotkałem się w życiu z obiektywem, który by dawał lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o rozdzielczość, jak ten obiektyw podstawowy Nikkor. Aparat doskonale nadawał się do produkcji dzięki temu. Doskonale się nadawał do makrofotografii. A poza tym, no cóż, doskonale się prezentował na fotografię, co oczywiście koledzy od razu zauważyli, skąd ten Stachu może mieć taki aparat, nie? Aparat przyjechał z Berlina Zachodniego oczywiście, gdzie był kupiony w second handzie i wcale nie kosztował takich wielkich pieniędzy, o jakich się słyszało w Polsce. Firma Canon. I tutaj, zaczynając od Canona A1, który nie był profesjonalnym aparatem, a E1 był profesjonalnym aparatem, aż po tego Canona 620, ten aparat bardzo mi pasował. Ja jestem lewooczny. Drobiażdżek. Ścięcie tego narożnika powodowało, że on się doskonale trzymał w dłoni. No i oczywiście już w tym momencie niestety trzeba było odsłonić, odkręcić, zamontować baterię, co było przyczyną tego, że ten aparat przestał pracować. Jesteśmy na spławie kajakowym Drwęcą w okolicach Brodnicy. Kajak się przewrócił. Plecak z aparatem wpadł do wody. I oczywiście ja go wyłowiłem. Tu w tym momencie były baterie. Akumulator taki specjalny. Nastąpiło zwarcie, a siła zwarcia była tego tak potężna, że przepaliło obudowę. Ja ten aparat miałem pod wodą, bo ja wiem, z 2 minuty. W worku foliowym zapakowany, tylko że na zewnątrz było plus 30 stopni, a woda w Drwęcy jest zimna. Zauważcie, pod spodem trzymam tego Feda Lejkę, a u góry Olympusa. Olympus, ten, który ma wszystkie funkcje współczesnego aparatu fotograficznego, pomiar światła i tam, który ma rewelacyjne czasy od 1/1000 do 1/25. Ma naciąg ręczny oczywiście. Znakomite obiektywy. Myślenie firmy Olympus jest zupełnie inne i myślenie firmy Pentax. Oni robią pojedyncze aparaty z myślą o profesjonalistach i te aparaty wymagają jednego. Inna jest technologia obsługi praktyki, inna jest technologia obsługi Pentacona, inna jest technologia obsługi Canona, jeszcze inna Olympusa. Więc jeśli ktoś wejdzie, jak to się mówiło kiedyś, wejdzie w Olympusa, to już z Olympusem, z tą firmą zostaje przez 10, 20, 30 lat. Aparat jest leciutki, jak piórko. I
na tym nie koniec, bo oczywiście są firmy japońskie, które produkują wyłącznie obiektywy. Nie produkują w ogóle aparatów. I taką firmą jest między innymi ta właśnie Tokina. Co więcej, te obiektywy na corocznych przeglądach aparatów fotograficznych zdobywały medale jako najlepsze produkty roku. To byśmy mogli wymienić tutaj wiele, no między innymi firmę Sigma. Chodzi o coś podstawowego, mianowicie nie o wielkość tego obiektywu, no to tylko takie pyszałki, wiecie, chodzą z tymi długimi obiektywami, żeby się pokazać. O rozdzielczość tego szkła, a właściwie układu szkieł. Im wyższa rozdzielczość, czyli ilość linii w jednym milimetrze kwadratowym, tak, tym większa radość fotografa, większa radość z odwzorowania szczegółów. Po co tyle tych klamotów naprodukowali? Leży to na strychu, zagraca strych, żadnego z tego pożytku, bo wszyscy robią cyfrowo. Więc tutaj od Moniki dostałem kiedyś prezent. Automatyczną kamerę z Chin. I popatrzcie Państwo, jaką ja mam tutaj kamerę. No prawie zupełnie jak ten mój Canon. Prawie zupełnie. Nie? Tutaj. Tylko, że wszystko jest z plastiku. Chińczyk, taki typowy mieszkaniec Chin, bardzo rzadko opuszcza granicę powiatu. No zobaczył gdzieś w jakimś amerykańskim żurnalu, jak wygląda profesjonalny aparat fotograficzny i on też chce taki mieć. No więc chińscy konstruktorzy skopiowali aparat, który nawet w oku kamery wygląda jak absolutnie profesjonalny aparat. Zaopatrzony jest w obiektyw, który ostrzy niby od 60 cm do nieskończoności. Tylko ma taką szybkę tutaj z przodu, nie? Ale jak tą szybkę byśmy wyjęli, pod spodem jest plastikowa soczewka. Jedna, pojedyncza plastikowa soczewka, to jest monokl. No i oczywiście, dopóki nie włożymy baterii, nie usłyszymy. Dopóki nie złożymy drugich baterii, nie uruchomi się lampa błyskowa. A potem, no cóż, możemy fotografować dowoli. Jest to, myślę, jakiś taki moment, ta konstrukcja już z 2000 roku, która skłania do refleksji. Na początku mieliśmy aparaty cyfrowe o bardzo małej rozdzielczości, które nie mogły konkurować z fotografią analogową. Dzisiaj rozdzielczość, czyli zdolność odwzorowywania szczegółów, która zawsze jest najważniejsza, współczesnych aparatów fotograficznych jest naprawdę fajna. Jest tam, najpierw była mowa o 40 megapikselach, teraz jest, potem była mowa o 120 megapikselach, teraz mowa jest o 400 megapikselach i nie wiadomo, jak to się skończy. Narzędzia muszą służyć ludziom. Jeżeli ten aparat jakiemuś Chińczykowi przyniesie zadowolenie, to jest fajne. To jest fajne po prostu. No, zobaczcie, jak ja profesjonalnie wyglądam. No, jeżeli bym wam nie popukał w to urządzenie, to byście nie uwierzyli, że ono jest z plastiku. Ono ma rozmiary, proszę, o, popatrzcie. Większy jest nawet od Nikona.
To jest potężny aparat. Kochani, jak to jest z tą elektroniką? Otóż tu mam taki niewielki światłomierz Excelsior Junior, produkowany w latach 45-65. Tym elementem, który reaguje na światło, był selen, który po 20 latach już jest bezużyteczny. Tutaj mam światłomierz, zresztą bardzo dobry, Świerdłowsk 4 radziecki z lat 1975-1985. Ten światłomierz był przeze mnie używany przez cały czas od 1978 roku do 2000, bo większość tych aparatów nie miała światłomierza w sobie. Skok cyfrowy, skok technologiczny, skok cyfrowy jest olbrzymim krokiem naprzód. Olbrzymim krokiem naprawdę ludzkości, znacznie większym od tego, jak człowiek postawił pierwszy raz stopę na Księżycu. Oczywiście, że na początku były zastosowania wojskowe, militarne, dopiero potem każdy z tych aparatów najpierw był używany jako aparat supertajny, potem stał się jawny. Ale mam tutaj jedną z ostatnich produkcji radzieckich, mianowicie aparat Lubitel 6x6 i oczywiście on jest wykonany z plastiku. To jest aparat z 80 roku. Tu tam są tam jakieś blaszki metalowe. Muszę wam powiedzieć, że tym aparatem można robić całkiem przyzwoite zdjęcia w dalszym ciągu. Zobaczcie jedną rzecz. On jest praktycznie nowiutki, praktycznie jakby wyszedł dopiero co spod igły. To dlatego, że niewiele był używany. Tu zachęcam wszystkich do tego, żeby się udali do dziadka, do babci, na strych, do piwnicy. Na pewno bardzo wiele takich rewelacyjnych aparatów, urządzeń dodatkowych do fotografii jeszcze się znajduje. Jeszcze w zakamarkach możemy ich dużo odnaleźć. Uwierzcie mi, że tak naprawdę ja bardzo niewiele tych aparatów kupiłem jako aparaty własne. Większość z nich dostałem w prezencie.